Cześć, siemanko, witajcie, z tej strony Boluś, a ja witam was oczywiście w Farming Simulator 2015 i po mojej prawicy siedzi mój brat, bliźniak po piątej matce, drugim ojcu, czyli Brączek. Cześć. Mój pasierb, czyli mój główny podwładny Tanas. Cześć. Oraz wójt i wódz stada dzikich węży Adum. Ahoj, serdecznie witam. No i w dzisiejszym odcinku, jak widzicie, tym oto pięknym naszym zestawem żniwnym wyruszamy na żniwa i wreszcie jebany zaczynamy... Debil. Jebany debil. No i jak widzicie, wójt z ręką na sercu, sami usłyszeliście, jest to nakamerowane, wójt tak się odzywa do swoich ludzi. Także... Tanas... No bo przecież ja z wężami rozmawiałem. Oj, jak widzicie, już tam Brączek śmiga swoim czasem, tutaj Tanas wyjeżdża prasować, a my wsiadamy do naszego wójta. Lekkie przeróbki ma. Dzisiaj bez kierownicy, bo już dość późno i nie chciałem też wam to przybrać tą kierownicą. Brączek, wyjedź sobie. Wszyscy w tę jedną stronę, ja tak robię jeden. Czekaj, kurde, mi się tu coś jak ten jeden wąż. Mi się o tą bramę coś tu tak lekko zbugowało, czekajcie. Gdzie ty jedziesz? Tam w ogóle? Tam w prawo, poczekaj. Daleko? Może ja ci powinienem tym wózkiem wyjechać, ty? No, powinnyś. Poczekaj. Boże, nie wyjedziesz tym wózkiem. Wyrobisz się. Ty, ja nie wiem, czy on w ogóle ty bramą główną wyjeżdża zamiast ja. Weź, czekaj, nie. Wyrobisz się, bo ja wyjeżdżałem, bo sprawdzałem, czy wyjadę, czy nie. Kurwa, hydrant urwę. Poczekaj. Ja pracę. Złamał się. No bo ja już wyjeżdżałem dzisiaj. Wyjeżdżałem. Pewnie wózek ci z hydrant ci spadł, pewnie. Ta nazwa trzyma się, nie? Bo on jest podczepiany. Uuu, ale przycisnąłem, kurde, jak to idzie. Ej, nie ogarniam. Zbyszka przejechał. Nie, mówię, co mnie tak ściąga. Kierownica jest podpięta, kierownica jest lekko podpięta i wiecie, była przekrzywiona, nie? I dlatego mnie tak ściągało. Ty, ogólnie ja bym ją... Poczekajcie, patrzcie to. O Boże. Ej, na, czyli na pedałach będę mówił zimnie. Nie, bo nie są podłączone. Pedały są odłączone. Czyli Adam nie pojeżdża. ogólnie tak, drogi wójcie, tutaj z zapytaniem do ciebie raczej prawdopodobnym będę zaraz przychodził z racji tego, iż gdyż... czy ja mógłbym zostawić header u ciebie na tym, na rzepaku? Nie ma problemu, ale najpierw musisz z moimi wężami porozmawiać. Już, zgodzili się tak, wszyscy. Abdul na Haralach Baro jest, bo znów się zaczynają lagi. Lagi? Co to jest? Coś mam dzisiaj chyba na necie. Na necie? Za dużo mi się wydaje, węże. Węże mogą być. Ogólnie się z Citeo nagraliśmy Brączka, gdzie zapraszam, bardzo fajnie się grało. Masz na dwóch komputerach zero laga, ty. No, bo... On... Zajebiście, o to chodzi. No, ogólnie a mnie nie zaprosili. Na typowej, jak graliśmy na LANie, to w ogóle lagów nie było. Nie zaprosili nas na 50-lecie. Ogólnie ja tu sobie już powoli ogarniam, bo wiecie, tutaj nie chciałem przez wioskę jechać, bo widzicie ten header jednak trochę duży. No i tam jak ktoś oglądał Adama odcinek, nie wiem czy ktoś tu taki może z jedna osoba tutaj będzie, bo Tanas chyba. Jeżeli tak się stało, to... Dają łapkę w dół, jak to? Na statystyki, wiadomo. I ogólnie tak, było tam właśnie takie propozycja, Brączek tutaj zaproponował chyba, że moglibyśmy wymienić ten kombajn i wymienić go na dwa bizony na przykład. Tylko że teraz kurczę, mamy już ten kombajn i teraz nie wiem czy mam tak robić i co, teraz jedne z niwa nagram nim i praktycznie co, ja bym to sprzedał i zaraz kupował kolejny, nie wiem czy to tak będzie fajnie. Ja tam nie robił tak. Ja chyba bym zostawił, dlatego też no poczekam na wasze propozycje. I mam nadzieję... tam było dużo rozbieżności, jak czytałem, bo jedni chcieli te bizony, drudzy chcieli jednak tego dojcze, żebyś nie kombinował ja i tak dalej. Chyba nie pokoszę tu tego pola. Co? Poczekaj. Co zrobiłeś? On to pole jest krzywe. Kamień przy biedronce. Możliwe, że jest aż tak krzywe. Adam kamień przestawił, widzę. Czekaj. Co ty tutaj normalnie. Ja pracuję. No o co ci chodzi? No nie, to przez chwilę tylko, wiesz? No tam na samym wjeździe, tak myślę, niemożliwe, że pole... Przestraszyłem się, nie będę za dość szybko jeździł. Ale tu mi rechoczą, o Jezu! Adam, chyba im jeździ się nie dałeś. Ja nic nie słyszę. Chyba że to bardziej syczą. No żartujesz? Słyszysz? Pozdrawiam. A mi nie. O teraz. A mi nie. I ciśnie. Serio? To dziwne. A ty masz... Klas. A już teraz nie, na pewno nie. A ty tam kosisz? No? A to dwa pola obok siebie mamy. To super. O, widzisz co się dzieje? Ale to na takich górkach. Ale to na takich górkach, no musimy zobaczyć. Dlatego też sami się często dziwicie, no czemu niektóre pola są bardziej płaskie, ale no jak widzicie na takich polach, no kombajny niestety w FS-ie często sobie nie radzą. No zacznijmy od tego. Ale nie, jest fajnie, jest dość spoko. Ten header o wiele lepiej. 14% a nas jak będę tak przy 50 objadę dookoła. Poprzecznie jak zrobię, to przyjadziesz, ja ci tu strzałkę meldunek. Komu ten mu regni? Komu? Węża wyślę. Będzie widział przez całą wioskę, jak pójdzie kogut. Jo,
Gołębia poczekaj. Ale fajnie, nie, fajnie, że akurat mamy dwa pola obok siebie. A ty jesteś po tej samej stronie co ja? A ty tu jesteś! No jestem tutaj. Ale mnie puściło w pewnym momencie ludzie, gdzieś na górce. Ja wam powiem już ogólnie. Co czujesz się jak ja? Czujesz się jak ja? Drugi odcinek z rzędu mogę powiedzieć, że ten klas jest zajebisty, się zakochałem. Myślałem, że... Myślałem, że powiesz Malagi. Powiesz, że Malagi, nie, ja też. Nie, no. nie. I tak no ogólnie, dobra, tak ogólnie chłopaki, jak wam dzień zleciał? Adam, w ogóle opowiedz o swojej pracy, jak ci idzie, bo tak jakoś wcześniej się nie zagłębiałem w ten temat. Jo. Opowiedz mi ile, już tydzień masz roboty chyba, nie? No ja, no. No i powiedz, jak to ten tydzień. Cześć Brączek. Cześć. Jak to się trąbi? Cześć, się trąbiło? Zero. O, dobra. Zero. No i nie ma strąbiłem. Strąpiłem mojego pasierba. I tak. Boże. Tydzień jak tydzień, bardzo dobrze. No co no, w pracy jak w pracy, no. Czas leci i tyle. No. Tyrają mocno? No ogólnie to ja jestem sam, bo dwuosobowa to jest firma. O kurde, to tu Adam mechanik, naprawdę. Niczym mi samu, żebym powiedział. Tak. Niczym, nie, no to jest warsztat, szef plus pracownik, czyli ja i dwa stanowiska, dziękuję, po robocie. No skąd znasz tego i samochody. Szefa? Co? Skąd znasz tego szefa? A, to tam. Takie na imię. Znajomości. Nie, no bo musisz go skądś znać, skoro akurat ciebie przyjął, nie? No wiedział, że najlepszy, znaczy oglądał na YouTube. Znajomości z Jumy, tak. Oglądał odcinki. Oglądał odcinki. Widział renowację malucha i od razu mówi... Ej, a czemu ty... A, nie, ciekawe. Wejdź mu powiedz, że chciałbyś nagrywać czekaj, tego. Jakie... Nie, on widział, wiesz co, renowację tego... Czekaj, Opla Astry ty chyba w tamtym roku... No tak, no... I powiedział za to, że ciskam mechaników i innych, to masz to i jesteś ze mną. No i i tak się zaczęła współpraca. Boże, pamiętam tą Astrę. Ale pięknie to wygląda, ty. Ładny jest. Już wiem o tobie go. Wiem, widzę właśnie, teraz dopiero rozkminiłem, bo wcześniej w poprzednim headerze nie mogłem tego robić. Mi też zajebiście idzie, ci powiem. Nie, bardzo fajna akcja wyszła. To także, no Adam, widzę, że na plus. No wiesz, no, fajnie jak się pracuje tam, gdzie się coś lubi robić. No. Tak samo mówię, no, jak rolnik pracuje w rolnictwie. Pracę, bo pracę na podzieloną całą mechanikę w pracy, bo tam tylko głównie mechaniką się zajmuje, niczym więcej. Tak jest zrobiony warsztat. A w domu blacharka, lakiernia i te sprawy. No i bardzo fajnie, no jedynie my cierpimy troszeczkę, no bo za Adamem tylko słyszymy się właśnie w takich godzinkach, gdy nagrywałem praktycznie, bo Adam wróci po pracy, idzie do siebie jeszcze porobić, później jeszcze, no wiadomo, trzeba zjeść się, wykąpać, jedzie po mamę, wraca późno, no i mamy tą chwilę. Musimy ogólnie nagrać coś u ciebie, nie wiem, jakieś case'y, może jutro, o, co ty na to? No, też, a nie, też o tym. Kurde, jutro na grill. Znaczy to wcześniej. Tak. Jakoś wcześniej, a ty nie będziesz mógł Adam być na przykład przed tą 20, zanim pojedziesz po mamę? No ja dzisiaj chciałem... Czy pójdźmy o 19, jakbyś był jutro. Nie no, to się tam dogadamy, easy mordeczki, spokojnie. No bo mówię, to byśmy mogli nagrać, bo dawno nic nie było takiego ciekawego. No. U ciebie na MP wiadomo, troszkę inaczej się spisuje, tak samo jak teraz ostatnio wrzuciłem 3 gry. To tak ludzie już, kiedy farming, naprawdę. No. 3 różne gry miałem. 3, w ogóle nie wiem co ja powrzucałem, aż tak gdzieś zdziwiłem się, bo zawsze farming i zawsze jakaś inna druga. Tu żem zgiął sobie tego. Dobra, damy radę jakoś, ale... Ja to nie rozumiem, ja właśnie lubię czasami jak inne gry, tylko rzucam. No ale tak wiesz, ojej. Ale ludzie są przyzwyczajeni, że farming musi być, farming to podstawa. Czekajcie, ja sobie cofnę i zrobię drugi. Dlatego żyję, jak to się... Bo jak ile tam masz? Wiesz co, mam 66%. A tam kiedy będziesz kosił to żyto, bo jestem ciekawy, czy będzie wydajne, to hybryda jest? No ale to u siebie na odcinku, musisz u mnie znaczy na odcinku, czyli jutro będzie Brączek, czyli pojutrze. Pojutrze, czyli do niedzielę zapraszam do... O, akurat fajnie na weekend się nam złoży odcinki. A, u mnie piątek. Aha, no tak, dobrze, na niedzielę, zgadza się. Także super. O, rechotałem znowu, nie słyszysz? No i tak jak widzicie... Ja tego rechotania czasami nie słyszę. Tak się żyje na tej polskiej wsi, pieniądze za mleko wpłynęły. Jak widzicie, ostatnio u Adama trochę bieda była na minusie, bo tam wiecie, no... No ale odkułem się, minus jeden jest. O kurde, to chyba, że się z parę monet zebrał. Nie, no dostałem 500 plus i złotówkę na wodę, bo gorąco wziąłem. Ty, kurde, nie wiem co mam Brączek tu zrobić, mnie ściąga strasznie. To zostaw ten klin. Od góry jakbym go brał, to tak. Dobra, czekajcie, ja to tak wytnę. Ja po prostu mogę żniwować tym kombajnem. No ten header jest szeroki, dlatego wiecie, tutaj trochę górki złapie, tu nie i mnie ściąga. No niestety to... No tak już jest w farmingu, musicie mi to wybaczyć, ale staram się jak mogę, żeby wyszło jak najfajniej. Nie, myślę, że zostaje ten kombajn, naprawdę. Teraz zmieniłem mu tylko teksturki, bo wcześniej miał takie... Znaczy, nie teksturki zmieniłem, my go po prostu wyczyściliśmy, bo stał w garażu ukurzony, pajęczyna. Wiecie, Tanas tam się wziął za robotę trochę, przeciwami. Mindnet te sprawy.
No, nie, glinką go wypucował. Ej, Adam, ale muszę ci powiedzieć, że obejrzałem to i naprawdę ja u siebie na samochodach to mam i nie wiedzieliśmy co zrobić. I naprawdę dzięki tobie, chyba czy jak wrócę do domu, pokażę to tacie i właśnie weźmiemy się za Audika i za moją polówkę. Na mojej polówce to są normalnie identyko to samo, nie? Takie białe kropki i ten niczym się nie dało tego pozbyć. Niczym. Tylko rozpuszczalnikiem, ale oczywiście rozpuszczalnik by ci usunął farbę, więc... Naprawdę, Adam, powiem ci z ręką na sercu, ten odcinek jak najbardziej zapraszam do Adama, oczywiście możecie sobie zobaczyć, to jest przedostatni vlog chyba, tak? Tak, dzisiaj wyszedł kolejny. Bo dzisiaj wydałem kolejnego, więc... Ta nas 90, mógłbyś jechać powoli. Dobra, już wiem gdzie. Już lecę na podwórze. W tej kierownicy, ale mam nadzieję, że będzie nas lepiej słychać niż w poprzednim odcinku. Robiliśmy kilka testów, mam nadzieję, że będzie o wiele, wiele lepiej. Wtedy mieliśmy źle po prostu tryb. Zły tryb mieliśmy ustawiony, teraz już w grach, jak słyszeliście sami dzisiaj na Borusiowie, naprawdę perfecto, idealu, picabello, bo mnie słychać. Aż się sam cieszę, że... A wczoraj, przepraszam, bo, no to znaczy ja tak mówię w tym czasie, w którym dzisiaj nagrywałem. Nawet spoko ten odcinek wyszedł, bo dzisiaj sobie tak na luzie pogadałem, wyszło mi tam 25 minut. I od razu inaczej, ludzie, kurczę. Fajnie duże dzisiaj komentarze, bo takie fajne pytanka zadałem, jak sobie można zarobić pieniądze jeszcze w rolnictwie, tak na tej mojej serii singla, nie? Bo tak wiesz, posprzedawałem to zboże i mi 100 tysięcy wyszło, ale brakuje mi do 30 tysięcy jeszcze. Musiałbym sprzedać teraz tak bizona i musiałbym jeszcze posprzedawać coś, ale i tak mimo wszystko nie zarobię. A co ty chcesz kupić? Żeby sprzedać bizona, by kupić Lexiana. Słucham? Co ty chcesz kupić? Już 100% masz? Kombaj kupuję, tak, mam 100%. New Holanda? Tak, New Holanda chcę kupić. Bo już mam tam zagadanie. Nie no, no dlatego, no co miałbym tą serię skończyć po dwóch odcinkach, po dwóch sezonach? Ej, no ale powiedziałeś od Bizona do Lexiona, no Bizona i dlatego, skończysz, no to czas na Lexiona. Nie, dlatego teraz będzie New Holland i będzie jeszcze jeden sezon, dwa może nawet, bo będę chciał no jak będę miał takiego New Holanda, to raczej jeden sezon na kombaj to trochę mało, dlatego też zrobię sobie z dwa sezony, czy najwyżej jeden zrobię tak poza anteną, że wiecie sobie, ogarnę po prostu hajs i jeden sezon tak po swojemu zrobię. To nas idę zobaczyć jak to zboże właśnie. Czekaj, sobie tu skoczę. Ładnie sypie. O się kurzy. O jest. Lubiłem. Masz ten pomiarnik do wilgotności? Bardzo dobra. To tak, skrzynca weź tam sobie. A tu nie, tu górę, górę. Panowie, u was na motowidłach też kłoski się odbijają. Nie, że nie tylko, tak? Które, to niektóre tylko kombajny zajebiste takie to, mają. To ja pozdrawiam, mam widać, wójt to jednak wójt musi mieć lepszy kombajn. No. Jeżeli ci się owijają, to znaczy, że mokre. Nie kosić. Mokre. No mokre, no nie ale mi się owijają. Powinno wypierdolić taki napis. Nie kosić. Dodaj gazu, stary. Tylko równie spokojnie. Kosić. Myślę, że taki na spokojnie dzisiaj odcineczek, tak troszkę się tak pogada, troszkę się tam pożartuje. Także no dzisiaj już spytałem Adama, jak mu minęła praca. No niestety ta nasa nie mogła o to spytać, bo jeszcze ten mój pasierb jest troszkę za młody. No może tak, opowiedzieć razie, tylko o tym, jak mu odpowiada praca u mnie w gospodarstwie. Wiem, że dobrze, bo się cieszy, przychodzi do pracy dzień w dzień. Czasami pijany, czasami nie, ale ogólnie jest dobrze. Ważne, że pracuje. Bo dzisiaj mi, Amor wypiłem. Masz flaszkę Amolu, będziesz na tarciu. O, no to widzę, że już pieniądze odkładasz na rodzinę, tak? A przerzuciłeś się na takie mniejsze... Co ty wziąłeś? Piciu. Kurde. No to ja później porozmawiam sobą o tym, na twój temat, co ty ze sobą, człowieku, mój drogi, robisz w takim wieku. Ty ze mną robisz to. A, co ty sorry. Ze mną robisz? Także Tanas, powiedz mi, jak ci minęło w szkole? Nie byłem. Ja pamiętam, czy ty nie byłeś poprzednie dwa tygodnie całe? Nie no, byłem, ale no. Ale byłem, pocałowałem klamkę i powiedziałem, a pierdzielnie, chodź. Ty godzinę ci nie byłeś tylko, jo? To ty czemu dzisiaj nie dzwoniłeś? No przecież wiesz, że ja w domu siedzę. A przyszłem tak jakoś, kimłem się i obudziłem się o 12. Ty, ale widzę, no, ale to widzisz, że masz to samo, ja dzisiaj też jakoś, no, od rana było wszystko spoko, nie, wyspany, ale później godzinka, tak 18. Później dzwoniłem, ale chyba pobrączka byłeś i... A, no, ja byłem pobrączka, pojechałem. I powiem ci, że... tak mnie zmorzyło, że dzisiaj o godzince 18 poszedłem sobie spać. Serio? No, oj. Mijak, cofamy. Oj, trochę mi się tu przygniotło. Kosa trochę ścięła, ale jeszcze uda mi się to zebrać. Każdy kłos się liczy, pamiętajcie o tym. Także widzę, nawet że tam... Owinięty w motowidło? Jo, za dużo. Patrz, jak mi to prosto idzie. Nie pochodziłeś. Zaraz do rączka pójdziemy, przejdziemy się. Tak, widzicie, Ursus używanie tu na poprzeczniaku stoi. Nie, dobra maszyna. Jak się tam prasowanie idzie, powiedz mi, tam nie zapyka się nic, wszystko okej? Okay? Wszystko jest dobrze. Ogólnie prasa dopiero drugi sezon, w tamtym sezonie wiecie, te ustawienia, to wszystko trochę nam to zajęło i te belki nie były dość dobre, ale w tym roku trochę więcej mamy, bo do Brączka oczywiście jedziemy prasować większość pól, także mi się wydaje, Tanas, jak skończysz tam to nie, ty możesz przyjeżdżać do Brączka na pole prasować. Gdzie?
To za tobą chyba może od razu. Ty. No, słucham cię. Mam takie pytanie zasadnicze. Co? Który z naszych adminów to Brączek, a Brącioł to Brącioł? No bo tutaj nie za bardzo Brączek zawsze. Bolek to Brącioł. Bolek to Brącioł, no. To ogólnie region naszego tutaj Bolka, z którego po prostu pochodzi, to Japanese, tak pisze. Co? Gdzie? Tak pisze w informacjach o graczach. No ja mam polski, teraz polski, Brączek, polski, Brączek. Japanese. Masz gracze na dole. Ty bez kitu, Japanese. Ja tak sobie idę zobaczyć, nie, ja w magazynie mam nie, cenie. Nie. A jak ty to patrzysz? A jak ty to sprawdzisz? Ja tam wszedłem. Na I. No wiem. Na I. Przesunąłem sobie na drugą kropkę. O Boże, patrz. Aha, ja nie mam tak. Japanese, ty dlaczego? Nie, wiesz czemu to jest ten? Bo no. Ja języka nie zmieniłem w menu. O Boże. O kurwa macie. Japanese. Czekaj. Coś bym sprychnął, kurwa. O, poczekaj, tak zrobię i... Xinjiang-choi. Kośnoki Joe? Nie wiem czemu, ale ja tę grę młodemu kupowałem i... Z Japonii przyjdziemy. Z Japonii. Znaczy, to ty masz tam Japanese. No. A ja myślę, że ja mam Japanese. Nie, no, ja mam. Tutaj ty sypałeś w ogóle już ten Brączek? Raz. O. Jak ci tam, u ciebie, jak żniwa? Zajebiście, znowu będę sypał zaraz. Ogólnie Brączek codziennie rano mnie budzi, chodzi do tej szkoły, wiem, że mu się nie chce, nie dziwię mu się, bo mi by też się nie chciało. Kurwa, wstać nie chciał, wczoraj też wstać nie chciał. No ale od rana, jak ktoś widział snapa, cały pokój wysprzątałem normalnie, wziąłem się dzisiaj, naprawdę. Z mleczkiem tam. Cycuś pisuj, glanteczka jest tu naprawdę u nas na biureczku teraz. U siebie w chałupie tak nie sprząta. No, powiem ci, że jo. Ale już, wiesz, tu był Brączka, jak tą kamerę biorę i chcemy coś nagrać, to naprawdę wszystko widać, a u mnie jak ustawię na siebie i wiesz, nie widać nic praktycznie u mnie, tak? Tylko tam ściana, a na ścianie niepobrudzone jest. Ale Brączkowi idzie ładnie robota. Powinno być u Bolka na ścianie, jak robię lustro i... Ten czekają chyba jedna z fajniejszych rzeczy na Bolusiowie. Adam, tak dlatego jest green skin potrzebny, nie? No ja. Jo, green zawsze. To Adam w garażu nagrywa. Jo. Mam nadzieję, że... Ale, ja dzisiaj też wysprzątałem garaż przed ten... przed właśnie nagrywaniem u Matkowosko i tylko jedyna. Nie, no, ale mleczkiem się tam bawisz. Mleczkiem natar. No nie naprawdę dzisiaj. Boże, helikopter u mnie leci. Co, naprawdę? Czy problem. Na polu? Na polu. Czy nie na ptadzie, na polu, bo o tej godzinie? Helikopter, bo jedzie Erka po Adama. A fajnie ten header teraz wygląda. No o wiele lepiej wygląda ten cały i kombaj teraz jednak nie jest taki ten. O, lekki lag jakiś musiał. Widzisz? To tak koła się dźwięk kręcą. Ale ogólnie nie ma takich lagów jako że lagów. O, już puściło. Ach, kurwa. Czas się pewnie prawie. Ten kruk usiadł na tym, na linii energetycznej. Tak, no, papa. Ogólnie ja się cieszę, że akurat trafiłem na też niełada Brączka, bo jeden z dwóch odcinków bez lagów. Trzeci jeszcze też będziecie mieli odcinek bez lagów. Właśnie, teraz jest propozycja dla was. Piszcie mi w komentarzach, czy mam nagrywać w kolejnym odcinku od razu żniwa, czyli będzie to prawdopodobnie obiez. Czy mam na przykład wziąć się za prasowanie, czy no prac polowych jakichś innych nie zrobię, to jedynie może być prasowanie, to musicie mi to tam napisać w komentarzach. Prasowanie, bo Tanas chce pokosić. No to tak zrobimy, że Tanas pojedzie kosić, mi się wydaje, że pojedziesz tą pszenicę, wielkie pole, co jest koło domu. No i to jest największe pole. Ogólnie Adam, mógłbyś sprawdzić na czasowskazywaczu na swojej kamerce, ile nam czasu zostało do końca odcinka? Zobaczył. Całe 8 minut, jeżeli chodzi tu o nagrywanie 35-minutowego odcinka. 35-minutowe? 25-minutowego. Nie, to bym chciał tak około 28 minut. No nie, ale sprawdzę to 10 minut. Ja wprawdzie kończę. Ej, bo ja mam to pole, tamto chyba jest kawałek niedokoszone, nie? Mhm. Ja nie wiem, czy ja chcę to dokończyć, bo no my już w nocy było strasznie późno i my już tego nie kosiliśmy, bo już zaczęła rosa wchodzić. To ja nie wiem, może teraz się zabiorę i pojadę to kosić, bo ja tu kończę praktycznie. Mam od 90% i zostało mi kawałek pola tylko do zrobienia. To niecałe 10 minut, kolego. No to nie, to jeszcze pojadę, to skończę akurat ta nas... Dużo tam masz pracowania jeszcze? No jeszcze trochę zostało. To zwolnij sobie, wiesz, tam za szybko, żeś prasy nie pourywał, tam rotora, niczego, nie, kamienia... Wszystko jest pod kontrolą. To niech przyjedzie do ciebie pasować, a nie do mnie. Nie, ja pojadę ten. Ja pojadę tam i będę dokończę sobie, a on będzie prasował akurat. Ja to skończę na odcinku. Na jednym polu akurat byśmy to fajnie zrobili. Ty tak wprawdzie z tego co widzę po tej stronie ja powinienem jeździć, bo mam... Jak to się nazywa? Kurde, wyszło mi z głowy, nie? No ten... To wi... łanu ten. Oddzielacz łanu, no tak, łanu. Dobrze. Rozdzielacz łanu. A nie, ja mam Nie, nie mam podwójnych słowa, widzisz. Masz podwójnych. Nie, patrz, tu nie jest Ale jest. Tu jest tak wygięty fajnie. Dlatego powinienem jeździć po tej stronie. Ale nie odpowiada mi to z racji, że akurat rura jest, ale zresztą jeszcze raz w razie to...
Nie muszę, dobre zboże jest, nie pokładło mi się w tym roku nawałnicy, nas nie nawiedziły, co nie można powiedzieć o tej pogadzie. Po prawej? Po lewej, po prawej. Ale ty nie masz... Aha, ja nie mam tych rurek takich. No nie masz takich, ja mam to u siebie w MF-ie bynajmniej. Dobra, sobie ta nas tu takich dam radę. Odgiętych, nie? No. Dobra, wiem, gdzie. No to fajnie, wiesz, odkładać to, nie? To zboże wtedy. Czemu tego nie mam? Nie wiem. Ale fajnie ptaszki ćwierkają. Mam nadzieję, że dźwięki z gry te... O Jezu. Będzie słychać, ale to pole jest naprawdę takie... Mówię, chciałem je na odcinek, bo dość ładnie to wygląda. Dobra, lecimy sobie po Ursusa. No zobaczcie, będzie miał co robić Ursus. Nie, piękny zestaw, naprawdę, podoba mi się strasznie. Może ledwo zapalił. Już poszedł, zobacz co dopalił. Podałem ci zestaw, bo ledwo zapalił. Nie, tak to leci jakoś, to kurde, ja już nie naprawdę... się, mi nie będzie palił, jak ma nie. Nie wierzę, ale jest 23 w czwartek. A my tak naprawdę nie mamy żadnego vloga zrobionego, ja nie mam nic sklejonego, mamy trochę tam farminga nagrane i dużo godzin przegrane w Rocket League'a. O Boże. No tak, tu mogę trochę zazdrościć chłopakom, że nadgonili Rocket League'a, ale jedyny plus jest tego, że Rocket League nie ma czegoś takiego jak rank w CS-ie, że czym szybciej uciekną ode mnie, tym nie będę mógł z nimi grać, więc jest całkiem pomk. Jest okej. Dziwię się, czego tak szybko jada, tu 100%. Więc ogólnie mogę nawet mieć tam 18 level, a nie 20 któryś i będę mógł spokojnie z nimi grać. Ej, chyba kurde... Czekaj, do przodu. Dobra, pełna jest przyczepa ta nazwa, jak coś później ja zjadę. Dobra. Ja ogólnie z kombaj zostawię, właśnie wymienimy się ta nazwa. Załadujesz wózek i na header, okej? Okay? I przejdziesz na tamto pole, ja pojadę Ursusem, żeby nie stał tu tak na polu, żeby nikt nam z przyczepą nie uciekł. Dobra, wiem. Jezu, czekajcie, bo mi się pojebało. Nie, mam włączone G i mi się B nie zapaliło, a odpaliłem już wcześniej ten pomad. Nie, ale już, oj. Tu jeszcze jeden błąd, ale dobra, to zaraz zrobimy. Nie poleciałem, bo miałem kawałek wykroczone. Ale to nie jest jakiś kardynalny błąd. O Jezu, i tu ta górka ściąga, ale kontrujemy. Widzimy się w TFN-ie. Dobra. Brama w chuj. Dobra. Ja ładnie okay. Pokusiłem, ja pierdziałem. Ładnie, naprawdę ładnie. Ja to pole sobie robię u siebie na serii singla, fajne jest. Też żówką kiedyś całej zrobiłem chyba na odcinku. A no, co ty tu robiłeś? Sprawdzałem wilgotność na innych moich polach. No, na innych moich polach. To w ogóle Adam kosisz, czy co ty robisz? No ja, no ale co to... No tak mówię, no, czy ty akcja jęczmień dzisiaj. Jęczmień? Ooo, muszę tam podjechać, zobaczyć. Co u naszego wójta? Bo już skosiłem. To tylko jedno pole jeszcze nie masz? Jo. Powiem wam, że kukurydza w tym roku naprawdę ładne żniwo się zapowiada z kukurydzy. Niestety będzie to na kiszonkę, wszystko prawdopodobnie. Bo kontrakt mamy podpisany na 250 ton, musimy dostarczyć do biogazowni. Więc no jo, zobaczymy. Na pryzmę do nas. Do nas na pryzmę jeszcze też sporo idzie. A kto, że u was jęczmień ogólnie na polu? Ja. No i my teraz tniemy. A, do koszenia jeszcze? No to ja mam dwa kawałki. Jeden prawie do skończenia. Dobra, ta nas. Trzymaj kombajn. Zaraz podjadę tam. Dobra, ja wsiadam do Ursusa. Ale pełna przyczepa. Daje radę? Trochę jo, ledwo ciągnie, ale daje radę. Dobra. Rozpędza się. Dobra. Czekaj, czy można to przykrywać. Ale nie jest ciepło, nie będzie chyba padać, więc nie ma co. Daj gazy, stary, tylko spokojnie. Ja już kończę. Dobrze, że ten Ursus jest, naprawdę. Podoba mi się. No to jest tak to ta seria, jakbyśmy mieli dwa nowe ciągniki, nie byłoby tak fajnie chyba. Tak to ten ciągnik zawsze tam wiadomo do jakichś takich prazo. Ty, ciekawe ile ten Johnny nasz ma koni? Ze 120, 130? O Boże. No, także ten ciągnik... Ale to tu jedzie. Ledwo idzie, nie? No, tak realnie. Nie, tak pójdę chyba nie 100, 110, 120 w tej granicy będzie pewnie. Ogólnie całe pole jęczmienia wyrąbałem i będę miał tam około ponad 20 ton. Fajnie. Nie złamałem się. Czekajcie. Ponad 20 ton z jednego pola jęczmienia to chyba dobry wynik. 20 ton aż? No. Poczekaj dla nas, bo się... Zależy z jakiego pola. No z dość całkiem dużego. Ale teraz błąd odjebałem. Dobra, ja wjadę sobie za wrócę na tym. Na czemu ten wózek tak się przestawił, ta nasz? Ale odjebałeś lipę. Odjebałem lipę, ale już nie chciałem jeździć po rowach teraz. Ani po drzewach. Musicie to wybaczyć, ta nas może sobie przepnij jakoś. Przepiąć ci to? Nie, dasz radę. Tam rady. Nie złamałem się, to mój błąd. I zawadziłem troszkę o płot, który chroni nas przed spadnięciem tutaj w dół. Ale poszedł z górki teraz. No jesteśmy już na Sobolusiowie.
No i to pszenica, no pszenicy mamy. Obrączek, widzę, tu masz pszenicę do mojej pszenicy. Ja ogólnie jadę za tobą, nie wiem. Poczekaj na ciebie? No masz poczekaj. Kurwa. Dobra, chciałem kogoś. A że ty jest samo, że ja tam pojechałem. Czekaj, pojechać. Wiadę na wieś to. O, ma trąbienie? Nie ma. Nie ma. Nie, uczuć nie ma, bieda. Czy polony to cieszy. 23 tony normalnie. Taka. Nie trąb. Trąbie? No. Chcę tu wjechać, żeby się nie zawadzić już o nic. Ale fajnie to wygląda, ja wierdzielę. Ale już niedługo ich żniwa u nas. Brączek będzie u mnie na żniwa, o, no. Będzie fajnie, zajebiście będzie. Postaram się tak zrobić, że wiesz, ja będę kosił, bo jeszcze szczepam jeździł. No. No, fajnie będzie. Będę zapierdalał bokiem. Boże. A tu jedziemy na żywo. Wierzą, żebym tu czasem coś no, nie przywalił. Jak? Nie powiem kto. Swoje 60 dopadnę. Ja muszę... widzicie, jedna ta szczepa nie ma to strona ekipuje, gdzie powinna. A tam pole korsy. Widzisz? Muszę sobie tu zawrócić. Dobra, bo na autostradzie mi się gdzieś. Przypiesz? Ale gorzka fajnie wygląda. Aż tak źle? A wiatrak wymieni. Zawsze jak jest. Wkurza mnie to, że w 13 to było, że można sobie było wybierać, gdzie przyczepa, na którą stronę ma kipować, nie? No, no, no. A tutaj tego nie ma i mnie to wkurza, bo dzisiaj tak samo miałem... Łódzk. Mam to samo. Ja zapierdam, bo kombaj. Teraz przyszedłbyś otworzyć klapę, albo dobra, sam otworzę. Co, przecież już kombaj stoi na tym, na polu. Kombaj na plancie czeka. Tak więc powiem. Tu tylko dzwonienie było. Ja na jeden odcinek chyba ten zrobię tak, żeby ktoś im prasę pożyczył. Nie, że cały zestaw, tylko prasę, żeby my też się nagrał rozpracowali. Już brzą, ale... I ten kurs jest zbożowy, później wszystko spędzi, oje. 26 minut, 6? 26 minut, no dobrze, akurat ja przyjechałem wysypać, także my będziemy kończyć ten odcinek. Myślę, że naprawdę fajnie wyszło, mi się bardzo podobało. Wam chyba też. O Boże, co ty zrobiłeś? Hapser spadł, bo był na tym, cała tam mi od miski zjechała. Także ja wam kochani dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że fajną liczbę łapeczek bijemy, bo dawno 3000 nie było. Ja bym się bardzo ucieszył. 8. Nie, 3000 w ogóle. O, jak będzie 8, to jedziemy 50. Na Boluszowo na żniwa. To Boluszowo na żniwa. Kurwa, ciekawe czy gdzieś jest takie, bo w Polsce. Dobra, ja wam dziękuję za uwagę, do kolejnego odcineczka. Na razie, trzymajcie się, cześć. 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 Cześć.